Nie udało się koszykarzom Trefla przedłużyć pasy zwycięstw przed własną publicznością. W ostatnim meczu 2015 roku Sopocianie ulegli Rosieradom 61-67. Spodziewaliśmy się, że Radom może być trochę zmęczony i nieco mniej zmotywowany po ostatnim zwycięstwie ze Stelmetem. Jak po meczu podkreślali goście, na początku rzeczywiście tak było. Zaciętą walkę kosz za kosz w pierwszej kwarcie lepiej zakończyli miejscowi, którzy wygrali tą część meczu 16-12. Tref zagrał z ogromną ambicją i agresją. W pierwszej połowie mieliśmy z tym problemy, jakoś nie mogliśmy się dostosować do tej agresywnej gry i graliśmy troszeczkę za wolno moim zdaniem. Drugą kwartę oba zespoły rozpoczęły od jeszcze agresywniejszej gry w obronie, co skutkowało obustronnymi stratami. Pierwsza połowa zakończyła się niewysokim wynikiem 31-29 dla Trefla. Szarpana gra, no nie był, na pewno nie graliśmy w swoim rytmie, może trochę brak koncentracji już gdzieś w głowach. Opuściliśmy tą halę, myśleliśmy może, że będzie łatwe zwycięstwo. Plan był taki, żeby ograniczyć straty w ofensywie oraz wygrać zbiórkę. To, co działało przed przerwą, przestało być skuteczne po zmianie stron. Po zaledwie 3 minutach gry w trzeciej kwarcie zespół z Radomia prowadził różnicą 3 oczek, a następnie przewaga gości urosła do 9 punktów. Klucz to w drugiej połowie przyspieszenie gry. Zaczęliśmy może nie lepiej bronić, ale szybciej wyprowadzać kontry. Skuteczna pogoń gospodarzy pozwoliła szybko odrobić 7 z 9 punktów straty, ale po 3 kwartach to goście wciąż wygrywali 52-48. Początek ostatniej odsłony bliźniaczo przypominał początek drugiej połowy, z tym wyjątkiem, że tym razem, kiedy przewaga gości była już dwucyfrowa, Trefl pomimo starań i chęci nie potrafił już dogonić przyjezdnych. I zaczęliśmy trafiać i podejmować właściwe decyzje. Ta gra trochę w drugiej połowie się uspokoiła z naszej strony, chociaż i tak nie wyglądała tak, jakbyśmy chcieli. Zabiły nas straty. Walczyliśmy w pierwszej połowie, ale w drugiej piłka sama leciała z rąk. Pod koniec Trefl nieco zmniejszył rozmiary porażki, ale tego dnia Torosa zaprezentowała lepszą koszykówkę. Wszystko było dobrze, jeżeli w momencie graliśmy nasz system, naszą koszykówkę. Jeżeli graliśmy już pod koniec akcji indywidualnie, na oślep, jakieś niepotrzebne rzuty, z tego zrobiliśmy 22 straty, to w takim meczu z takim przeciwnikiem nie wygrywa się. Rosa w nowy rok wejdzie jako drużyna znajdująca się na podium rozgrywek Tauron Basket Ligi. Trefl wciąż okupuje dolne rejony tabeli. Pierwsze spotkanie w roku 2016 Sopocianie rozegrają już 3 stycznia przeciwko Stali w Ostrowie Wielkopolskim.